To ważne wydarzenie dla regionu, ponieważ pokazuje, że mamy wielu utalentowanych młodych ludzi, którzy nie boją się myśleć, eksperymentować i tworzyć. Festiwal pomaga wyłapać najlepszych i pomóc im w realizacji pomysłów. Wiemy, że na przykład w informatyce, ale i jak widać nie tylko, bo i w chemii, i w innych dziedzinach, właśnie ci młodzi ludzie niekiedy mają wiedzę większą jak ludzie, którzy kończą studia. Oni są niezwykle ciekawi, natomiast oni potrzebują kontaktów. Potrzebują mieć kogoś, kto ich będzie wspierał. Festiwal ma formę konkursu. Dokonania młodych ludzi ocenia 9-osobowe jury, złożone z naukowców związanych z uczelniami oraz instytucjami. Dzisiaj w Toruniu mamy 25 projektów młodych, zdolnych z tego regionu, którzy prezentują swoje projekty. Są to najróżniejsze dziedziny naukowe, od humanistyczno-przyrodniczych do nauk ścisłych. Uczniowie ci są oceniani przez grono jury i następnie wyłonimy laureatów, którzy wezmą udział właśnie w wielkim finale. Na pierwszy rzut oka widać, że młodzi potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych pracowników naukowych swoimi nietuzinkowymi pomysłami. Zachwyciłam się projektem, jak dwie panie opowiadały wspaniale o kurkumie, o wykorzystaniu kurkumy w profilaktyce trądzika u młodych ludzi. I widać, że to pasjonatki niesamowite wpadły na fajny pomysł, udokumentowane to jest, więc to ma przyszłość. W ogóle te wszystkie projekty mają przyszłość, nawet jeśli tutaj niektóre z nich no nie wygrają, wszyscy nie mogą, bo to są regionalne, ale i oni już są zwycięzcami. Największe zainteresowanie budził jednak robot stworzony przez Bartka Drozda z Tczewa. Projekt łączy w sobie wiele dziedzin, od konstrukcji i mechaniki po programowanie. Zacząłem głównie budować, zaczęło się od konstrukcji. Zacząłem budować ręce, potem szkielet, głowę. Potem zacząłem myśleć o tym, jakie funkcje mógłby posiadać sam robot, co mógłby osiągnąć na różnych platformach sprzętowych. W ten sposób zaczęło powstawać oprogramowanie, które teraz aktualnie jest w trzeciej wersji rozbudowy. Wykorzystuję tutaj dużo różnych sensorów, m.in. sensor Kinect, który pozwala na bardzo zaawansowane i dokładne analizowanie obrazu. Wystawie festiwalowej towarzyszyły warsztaty oraz pokazy naukowe z dziedziny chemii, fizyki, fotografii czy robotyki.